poprzednim odcinku. Farfan był tu z Celsem. Miałaś milczeć. Niczego nie mówić. Widziałaś, jak wyglądał Celso? Nie mogłam tego ukrywać. Musiałam powiedzieć. Kolejne ofiary napadów to jego nieślubna córka Milagros Vargas i jej prawnik Gerardo Bellido. Milagros Vargas. Nieślubna córka Rafaela de la Torre. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Zdjęcia. Reżyseria. Nie kłam. Rafael de la Torre miał nieślubną córkę, która teraz mieszka w tym domu. Nie powiedziałeś mi o tym. Dlaczego ukryłeś to przede mną? Dlaczego? Milagros jest córką służącej, która pracowała u Rafaela 20 lat temu. Zrobił dziecko służącej? Nie jestem zdziwiona. Musiała odejść z domu, bo Rafael nie chciał, żeby ją urodziła. Potem umarła przy porodzie. Milagros nie wiedziała o swoim pokrewieństwie z rodziną de la Torre. Nie znała Rafaela. Teraz już wie. My też. Nie rozumiem, dlaczego nie powiedziałaś mi o niej. Bo ona się nie liczy. Jest samotną, bezdomną kaleką. Kaleką? Tak, kuleje od urodzenia. Co jeszcze? Mieszka w domu rodziny de la Torre, śpi w jednym pokoju ze służącą. Lucrecia jej nie znosi, bije ją i obraża. Chciała wyrzucić ją z domu. Dlaczego tego nie zrobiła? Bo Gerardo Bellido jej nie pozwolił. Gerardo Bellido. Co on ma wspólnego z Milagros? Przed śmiercią Rafael poprosił Gerarda, żeby odszukał córkę i zaopiekował się nią do czasu odczytania testamentu. Może zapisał jej spadek? Wątpię. Rafael nie znał jej. Nie przepisałby majątku nieznajomej. Była jego córką, której nigdy nie znał i nie chciał znać. Tak czy owak, jest krewną w prostej linii Rafaela de la Torre. Ale nasza zemsta nie powinna jej dotyczyć. Kiedy zamordowano naszą rodzinę, jej nawet nie było na świecie. Ale jest członkiem rodziny de la Torre. Musi zapłacić tak jak inni.
Czy jest już José Antonio? Jeszcze nie. Chciałabym się z nim zobaczyć. Jestem pewna, że pokochałam go do szaleństwa. Cieszę się, ale ciekawe, czy on cię kocha. Milagros jest dziewczyną dobrą, prostą i skromną. Wszyscy w naszej rodzinie byli dobrze. Mi esposo era bueno. Bueno, sí, pero Milagros. Ale Milagros nie przyczyniła się do ich śmierci. Jest prawdziwą delatorną. Nie broni jej. Nie broni, ale robiłam wszystko, żeby znienawidził rodzinę de la Torre. Co się stało? Nada. Nic. No me pasa nada. Ta kaleka jest naszym wrogiem. Chcę, żeby cierpiała jak inni. Nie miej litości. Pamiętaj, co jej rodzina zrobiła naszej. Nigdy tego nie zapomnę. Musimy pomyśleć, jak dobrać się do Milagros Vargas. Jak wyrządzić jej największą krzywdę. Coś wymyślimy. Nie martw się. Informuj mnie. Nie rozumiem, dlaczego José Antonio broni Milagros. Pewnie coś knuje. Facet niczego nie robi bezinteresownie. Jeśli zrobi jej krzywdę, przysięgam, że... Jakie wieści? Nie najlepsze. Podobno szukałaś mieszkania. Pomyślałam, że Pablo mógłby mi towarzyszyć i wróciłam, żeby się przebrać. Pójdę po niego. Będziemy wyglądać jak para zakochanych szukających swojego gniazdka. Za bardzo go naciskasz. Chcę, żeby się nam udało. Jeśli nie będzie szczęśliwy, powie mi to. Ja go kocham. Miłość bywa zaborcza. Możesz skrzywdzić osobę, którą kochasz. Nie chcę skrzywdzić Pabla. Chcę, żeby mnie kochał. Pani mnie wzywała? Idź do pokoju Margarity i zabierz rzeczy Milagros. W końcu pani ją wyrzuci? Zanieś je do pokoju gościnnego. I przynieś mi kawę. Myślałam, że po tym, co robiła z Celsem, Milagros będzie musiała się wynieść. Fakt, że test ciążowy nie był jej, nie chcę słyszeć o tym teście. Postaraj się o nim zapomnieć. Zajmij się rzeczami Milagros i nie gadaj. Przepraszam, nie chciałam się naprzykrzać. Wezwij Palomę. Dzień dobry. Kto mówi? Chwileczkę. Do pani, ale nie wiem kto. Powiedział, że pani będzie wiedziała. Halo? Co tak stoisz? Odejdź. Jaguar? Gdzie jesteś? W niebie z dwoma lubieżnymi aniołkami. Słyszałem o twoim szoferze. Jaka szkoda. Dzwonisz, żeby złożyć mi kondolencje? Nie. Potrzebuję forsy. Jeszcze? Zdążyłaś wszystko wydać? Tutaj w niebie wszystko jest bardzo drogie. A tym bardziej te dwa aniołki. Na razie mam pewne kłopoty finansowe, ale wkrótce je rozwiążę. Muszę z tobą porozmawiać. Kiedy tylko zechcesz. O co chodzi? O robotę. Twoje wakacje wkrótce się skończą. Potrzebuję mocnych wrażeń. Powiedz, o co chodzi. Nie przez telefon. Spadnę po ciebie. Czekam.